magic in the air. I love it in my all air. Ale, 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 feel the magic in the air. Już w górze chorągiewka sędziego startera, już czekamy na sygnał i za moment wystartuje gonitwa pierwsza. I jazda, wystartowała gonitwa pierwsza. Pierwsza gonitwa w tym sezonie na Partynicach. Mocno rozciągnęła się stawka od razu po tym starcie. Na czele mamy w tej chwili Taurito, on oddala się od reszty stawki, narzuca tutaj tempo w tej gonitwie i jako pierwszy zbliża się do pierwszego płotu. Będą teraz tutaj przebiegać przed trybuną główną, tuż przed nami. Zachęcamy do dosyć mocnego dopingu. Zbliżają się do kolejnego płotu, mieliśmy tam jeden upadek na pierwszym płocie, kolejny płot tutaj na prostej przed trybuną główną, Taurito pokonuje go jako pierwszy z przewagą nad resztą stawki, reszta stawki zgrupowana tuż przed Państwem, bardzo prosimy o brawa, o doping dla swoich faworytów, Taurito przed Państwem jako pierwszy pokonuje kolejny płot. Jeździec spadł z dwójki, za spirę ten koń biegnie sam bez jeźdźca, kolejny płot pokonany, a stawka zaczyna nam się mocno rozciągać, na końcu w tej chwili galopuje Tessa. I zbliżają się już do następnych płotów. Na czele stawki mamy Taurito. Narzuca tempo tej gonitwie zdecydowanie z przodu, zanim galopuje Auer Duchess. Następnie Diagnoza z Guerrą, za nimi jest Usain Bolt z Charerią, Legionary i zamyka stawkę w tej chwili Bachata, a nie Bachata, bo jeszcze w odstępie sporym za stawką znajduje się Tessa. Tymczasem Taurito już na przeciwległej prostej narzuca mocne tempo w tej gonitwie, pozostałe gonie jak na razie nie są w stanie go dogonić. Stawka naprawdę bardzo mocno rozciągnięta. Tessa jest zdecydowanie z tyłu, a Taurito na dosyć wyraźnym prowadzeniu. Zobaczymy, czy wystarczy mu sił, żeby zakończyć tę gonitwę właśnie w taki sposób. Taurito na prowadzeniu goni coraz mocniej Auer Duchess na pozycji drugiej. Tuż obok, na miejscu trzecim, trzyma się Guerra. Tak wygląda prowadząca trójka w tej gonitwie. Tempo nieco się zwiększa, ale konie zmniejszają też dystans do prowadzącego Taurito. No i zobaczymy, jak tutaj wyglądało rozplanowanie sił w tej gonitwie. Taurito już za laskiem, pozostałe konie mocno gonią. Taurito w połowie ostatniego zakrętu, pozostałe konie gonią. Na drugiej pozycji galopuje Auer Duchess, ale mocno przesuwa się tam do przodu. Jeszcze kilka koni, Charerio już na drugim miejscu, Taurito goni Charerio, obok jest Guerra i Auer Duchess. Już prosta finiszowa, jeszcze dwa płoty zostały do pokonania. Taurito, ale pozostałe konie coraz bliżej, mieliśmy tam po drodze upadek. Taurito jeszcze próbuje uciekać, bardzo mocno goni Charerio, goni Guerra, goni Auer Duchess. Charerio coraz bliżej Taurito, a przed nami już ostatni płot. Zobaczymy, czy Taurito wystarczy siły. Taurito, Charerio, tak wygląda prowadząca dwójka, ostatni płot. Taurito, tuż obok Charerio, stara się gonić, stara się przyspieszać, goni jeszcze Guerra i Auer Duchess. Taurito, czy wystarczy mu sił? 100 metrów do celownika. Taurito, mocno goni Charerio. Taurito, wydaje się niezagrożony, ale Charerio nie ustępuje. Taurito, od startu do mety, Charerio druga. Guerra, Auer Duchess, Legionary, Usain Bolt. Teraz do celownika zbliża się Diagnoza.